ale w tej ustawie są między innymi zapisy, gdzie będziecie mieć zagwarantowane nietykalność tych wód i tych akwenów. To jest bardzo ważna rzecz i ja wierzę, że to się uda w Sejmie zrobić, żeby jednoznacznie tą sprawę definitywnie załatwić ustawowo, żebyście mieli sprawę pewną, czystą i żeby wam tam nikt na te wody nie wchodził. To jest taka działalność posła, działalność parlamentarzysty. Ja chciałbym waszemu kołu, waszej organizacji podziękować za współpracę, za to wszystko, co udało nam się przez te lata zrobić na rzecz waszej społeczności. Także tutaj na ręce prezesa chciałbym również złożyć ten dyplom z podziękowaniami za współpracę, za to wszystko, co wspólnie razem robiliśmy. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję panie pośle. Również proszę państwa, chciałbym podziękować paru waszym działaczom tutaj, waszej organizacji, którzy nie szczędzą czasu i wysiłku na rzecz działalności waszej organizacji. To jest Krzysztof Szkaradek. Bardzo proszę panie Krzysztofie, panu dziękuję serdecznie również. Jak również panu Bogdanowi Rutkowskiemu. Panie Bogdanie, bardzo proszę pana, jest tu. Również panu serdecznie gratuluję i dziękuję za współpracę. Bieńka wymienimy, ale go nie ma. Pana Bieńka nie ma, koledzy na pewno przekażą, bardzo bym prosił przekazać. Proszę państwa, tak jak powiedziałem na wstępie, ja chciałbym wam podziękować za to, co robicie na rzecz ochrony środowiska, na rzecz obrony tych akwenów. To wszystko, co wy robicie, to przede wszystkim przyczynia się do tego, że mamy piękną naszą zieleń, piękne tereny. Jak dwa dni temu gościliśmy tutaj na Śląsku pełnomocnika rządu do spraw zbiornika w Raciborzu, to właśnie rozmawialiśmy również o was. I rzecznik rządu, przedstawiciel rządu, który tu był, ponieważ ten zbiornik musi powstać. Ten zbiornik musi powstać nie tylko z powodu tego, że jest teren już wykupiony, że jest tutaj w każdej chwili niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o powódź. Ale są potężne pieniądze z Unii Europejskiej, które muszą być wykorzystane do końca roku 2013. Jak tych środków nie wykorzystamy, to one przepadną i tego zbiornika już nigdy nam się nie będziemy mogli zrobić. Dlatego też mocne naciski i praca tych wszystkich, którzy mają na to wpływ, będziemy wszystko robić, żeby ten zbiornik powstał, bo to się w jakiś sposób z wami łączy. Dziękując wam za to wszystko, wierzę, że jeszcze nie raz się spotkamy, ale na pewno spotykając się, będziemy mogli wrócić do tego, co nam się udało przez ten czas robić, a w tej chwili już wracamy do zawodów. Życzę to wszystkim tym, którzy brali dzisiaj udział, następnych wspaniałych wyników. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. W zawodach wędkarskich o Puchar Posła na Sejm RP Tadeusza Motowidły pierwsze miejsce z wynikiem 4080 Draga Tomasz. Drugie miejsce z wynikiem 3090 Patrzyła Dominik. Proszę wybrać tę nagrodę. Trzecie miejsce z wynikiem 3010 Krzysztof Patrzyła. Czwarte miejsce z wynikiem 2915 Gojowy Janusz. Piąte miejsce z wynikiem 2860 Opic Jan. Szóste miejsce z wynikiem 2555. A to był Wochnik Janusz. Siódme miejsce z wynikiem 2470 Ludwiczak Alfons. Dziękuję.
8 miejsce z wynikiem 2345, Sak Ireneusz. Dziewiąte miejsce z wynikiem 2170, Knopek Zygmunt. Nagrodę. Dziesiąte miejsce z wynikiem 1820, Kindalski Andrzej. Jedenaste miejsce z wynikiem 1310, Wałęsa Piotr. Brawo. Dwunaste miejsce z wynikiem 1300, Wojak Radosław. Trzynaste miejsce z wynikiem 1190, zdobyłem ja. Czternaste miejsce z wynikiem 1165, Kindalski Adam. I 15 miejsce, 1010, Szmuk Tadeusz. To jest wszystkie nagrody, reszta według na liście. Tak, wszystkim podziękujemy jeszcze raz za zawody. I myślę, że będziemy teraz losowali, będziemy dalej czekali wszyscy do końca. Tak, tylko numerki. Tak, wcześniej żeśmy zapowiadali, to są już nagrody pocieszenia, może nie wędkarskie, ale na pewno sprzęt AGD. I pierwsze wylosujemy urządzenie do wyciskania soków. Na pewno w domu się przyda. Zobaczymy, jaki będzie numer. Ja bym prosił tutaj zawodniczkę, która była, panie pośle. Tak, musimy mieć kogoś, kto poniesie odpowiedzialność za wyciągnięcie odpowiednich numerów, prawda? Numer 5. To jest niemożliwe. Za przyjaźnionego sukcesu. Dziękuję. Opalarkę. Opalarka numer 19. Krzysiu! Krzysiu! A ty prowadzisz remonty, to ci się przyda. Lokomotywa suszarka. Suszarka, to patrzcie. 17. 17. 17. Ja nie wiem, no sprawdź na liście. Gdzie tam jest lista? 17. Jarosław Pawlak. Było? Było. Było dopisane. Tak jak zapowiadałem, nie brali udziału w zawodach, ale pracowali przy zawodach, robili zdjęcia, ważyli, także mają takie samo prawa. Gratulujemy. Dziękuję. Nagródka trafi w odpowiednie miejsce. Dziękuję bardzo. Obejmiesz. No, to nie jest ostrości, dobra, wiem, o co chodzi. Dobra. Prezes do posła, bo nie będziesz miał zdjęcia pamiątkowego. O.